Jeżeli do tej pory jakimś cudem brakowało Wam na rynku chińskich telefonów, to szykujcie się, ponieważ w tym momencie mamy do czynienia z ofensywą i to prowadzoną na szeroką skalę. Do istniejących już na polskim rynku marek, takich jak Xiaomi, Oppo, TCL, czy chociażby Lenovo, dołącza właśnie kolejna firma, którą pewnie bardzo dobrze znacie, ponieważ nie próżnuje i od jakiegoś czasu masowo wypuszcza na rynek nowe smartfony. No i cóż, kiedy dostałem do testów ten oto telefon, czyli Infinix Note 30 Pro, moje pierwsze odczucia były takie: kolejny Chińczyk. Jednak im dłużej z niego korzystałem, tym bardziej odkrywałem, że jest to smartfon zupełnie inny wewnątrz niż na zewnątrz. I jeżeli ktoś szuka największej liczby funkcjonalności za naprawdę przyzwoite pieniądze, może okazać się, że jest to smartfon właśnie dla niego. Co więc kryje Infinix Note 30 Pro? Tego dowiecie się z tego odcinka. Zapraszam! Jeżeli chodzi o najnowszego Infinixa, no to pierwszym co rzuca się w oczy jest oczywiście jego wygląd. I tak... No nie mogę tego ująć inaczej, ten telefon jest po prostu brzydki. Tak, oczywiście ma bardzo ładne wykończenie plecków, które mieni się w zależności od tego, jak pada na nie światło, a metalowa spłaszczona ramka jest bardzo estetyczna w tym kontekście, natomiast nie mogę przejść obojętnie ponad tą wyspą na aparaty. No nie, no po prostu no nie. Boże, czy ty to widzisz? Po prostu nie jestem fanem takiego designu i niestety nic tego nie zmieni. Nawet najładniejsze etui, które zresztą Infinix dorzuca na gratisie w standardzie, podobnie zresztą jak szkło na przedni wyświetlacz. Matka natura ze spodu Apple chyba właśnie toczy pianę z ust. What's next? Jeżeli natomiast obrócimy sobie ten telefon o 180 stopni, to zobaczymy jego pierwszy atut, czyli bardzo fajny ekran AMOLED, który tutaj odświeżany jest w 120 Hz i ma naprawdę przyzwoite kolory oraz jasność maksymalną. Co jednak bardzo ciekawe, już pewnie część z Was to zauważyła, nie mamy tutaj podbródka. Czajcie? Totalnie symetryczny design w telefonie za 1300 zł, co dzisiaj nie jest nawet standardem w urządzeniach dwa razy droższych. Za to na pewno należy się Infinixowi pochwała, natomiast nie rozumiem tutaj jednej rzeczy, czyli dlaczego czytnik linii papilarnych został umieszczony na boku, kiedy jak najbardziej mógł być tutaj umieszczony pod ekranem. Z drugiej jednak strony, czytnik linii tutaj na boku jest standardem w tej klasie cenowej i chyba wolę takie rozwiązanie, ponieważ tutaj jest on szybki i celny, niż gorszy jakościowo moduł, ale pod ekranem. No dobra, ale co mamy tutaj w środku? Jak się okazuje, pod maską Infinixa Note 30 Pro kryje się znany i lubiany MediaTek Helio G99 i 8 GB pamięci RAM połączone z 256 GB miejsca na dane. Taki zestaw oczywiście nikomu czapki z głowy nie zerwie, ale jak najbardziej nadaje się do codziennych zadań i takiego lekkiego gamingu. Warto też przyznać, że ten sam zestaw był użyty w przypadku Infinixa Note 12 2023, no ale tamten telefon był zdecydowanie tańszy. Jeżeli jednak myślicie, że to jest koniec atrakcji w tym smartfonie, no to się mylicie. Jak się okazało, Infinix spakował tutaj oczko główne o rozdzielczości aż 108 megapikseli, które jeszcze nie tak dawno było zarezerwowane tylko dla flagowców. I o ile zdjęcia w dzień są tutaj naprawdę bardzo fajne, to odnoszę wrażenie, że zdjęcia w nocy są trochę niedogotowane software'owo, tak jakby telefon nie potrafił wykorzystać pełni danych mu możliwości. Co ciekawe, tę samą uwagę miałem też do zdjęć z innych modeli Infinixa, co tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że tutaj problemem jest raczej software i może to być naprawione którąś z aktualizacji. Dodatkowo bonusowe punkty za 32-megapikselowy aparat do selfie. Idąc dalej, temat ładowania w telefonach w tej klasie cenowej jest bardzo często pomijany. Wiecie, damy 30 W i nie będzie tematu. Jednak nie tutaj. Infinix postarał się tu o bardzo mocną ładowarkę, bo aż 68 W po kablu, która dodatkowo jest oczywiście w zestawie. Jest to dla mnie taki sweet spot pomiędzy mocą ładowania a dbaniem o ogniwo. Co więcej, i to na pewno spodoba się dużej części użytkowników, mamy tutaj ładowanie bezprzewodowe. Na tej półce cenowej jest to kompletnie niespotykane i myślę, że będzie to bardzo spory atut tego telefonu, jeżeli chodzi o konkurowanie z innymi urządzeniami w tej cenie. No dobrze, a co w tym urządzeniu, oprócz jego pokraśnego wyglądu, naprawdę mi się nie podoba? No, w tym wypadku będzie to zdecydowanie jego nakładka systemowa, czyli XOS.
W dalszym ciągu bardziej odpycha niż przyciąga wyglądem, jest wypchana po brzegi bloatwerem, w niektórych miejscach jest przetłumaczona na solidne 30%, a do tego jest bardzo powolna, co widać przy niektórych czynnościach, jak na przykład robienie zdjęć nocnych. No i nie jest to kwestia tylko tego telefonu, ale też jest to problem, który widzę w przypadku innych urządzeń i Infinixa i Tecno. Dodatkowo wciąż wielką niewiadomą jest wsparcie posprzedażowe i nie sądzę, by ten telefon otrzymał więcej niż jedną nową wersję Androida. Pomimo tego nie da się Note 30 Pro ocenić inaczej niż jako bardzo solidną propozycję na tej półce cenowej, która ma zmieść konkurencję nie tylko stosunkiem ceny do oferowanych możliwości, ale też, albo może przede wszystkim, zawartością pudełka. Ba, producent posunął się nawet do tego, że dorzucił takie oto słuchawki, chociaż patrząc po ich jakości, to chyba wolałbym, żeby ich nie dorzucał. A co Wy myślicie o nowym Infinixie? Firma na pewno gra agresywnie, ale czy to wystarczy, żeby podbić serca klientów? Swoje odpowiedzi możecie zostawić w komentarzach, a ja natomiast żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!